Dzień dobry Państwu, witam w programie Minął Tydzień TV Myśl Polska. Nie w żelaznym składzie, ale w stałym składzie. Kolega Adam Śmiech, Pabianice koło Łodzi. Halo. Witam Państwa, witam kolegów. Kolega się opóźnił, bo był zaskoczony, że jako pierwszego go wymieniałem, bo zawsze najpierw jest kolega Przemysław Piasta z Poznania na tle. Nie, powiedziałem. No ale minął prawie pół minuty, więc kolega się zastanawiał, o co chodzi. Kolega Przemysław Piasta, Poznań. Nie ma takiego miasta Poznań, jest tylko miasto Poznań. Będziemy się przy tym upierać. Witam Państwa, witam kolegów. Kolego, nie ma takiego miasta Londyn. Jest Londyn. A to już dawno ustalono, że nie ma. Londyn. Chociaż z Londynu napływają, wiecie, chwiobowe wieści, że na półkach pusto, nie ma warzyw. Co wy na to? Anglicy i tak uwielbiają przetworzone produkty, także myślę, że mocno ich to nie dotknie. No ale wie kolega, zawsze mówiło się, że to wegetarianie za komuny były puste półki, a tutaj wielka cywilizacja zachodnia, imperium, a tu nie ma, w sklepach po 3 pomidory sprzedają na głowę. No to prawda, współczesne czasy generują współczesne problemy, z którymi ludzkość do tej pory sobie nie musiała radzić, bo po prostu ich nie miała. No ale skoro szeroko rozumiany kolektywny Zachód sam się o to prosi, no to chyba nie będziemy ich przesadnie żałować. A może to jest wynik Brexitu, tak jak niektórzy mówią, że te braki zaczęły się... Moim zdaniem to wina Putina. Kolega za mało ogląda telewizji polskiej i to by wszystko wyjaśniło. No oczywiście. Wina Putina i tyle. Nie ma co się wgłębiać tutaj w tą narrację, po prostu tak jest już. Przechodzę teraz do już poważniejszych tematów, bo widzę, że koledzy byli zaskoczeni tą wstawką brytyjską, do której być może jeszcze wrócimy. Wielka Brytania jest krajem podżegaczy wojennych. Nie wiem, czy koledzy wiedzą i dlatego przejdziemy teraz do tematu wiodącego, czyli wojny. Otóż proszę panów, wizytę Bidena mamy za sobą, ale jakby jej pokłosie cały czas się pojawia, różne oceny, wywiady i tak dalej. No i prezes przemówił. To znaczy nie przemówił tak jak na Zamku Królewskim, gdzie ktoś go nagrał i powiedział, nic nie powiedział. Teraz udzielił wywiadu TVP Info, gdzie sprecyzował swoje poglądy. Już wcale nie był taki krytyczny wobec Joe Bidena, stwierdzając, że co innego było w rozmowach zakulisowych. I tu już, że były konkrety. Ale ja może przeczytam parę fragment, który będzie kanwą do rozpoczęcia naszej dyskusji. Otóż prezes mówił na temat kampanii przed wyborami oraz wojny na Ukrainie i powiedział tak. Rzeczywiście podjęliśmy działania energiczniej i szybciej. To było bardzo potrzebne. Jeśli ktoś chce powiedzieć o postawieniu wszystkiego na jedną kartę, to też jest to trafne określenie. To była decyzja odnosząca się do tego hasła, które pani redaktor wspomniała. To hasło to, uwaga, walczymy za wolność waszą i naszą. Wstawka. I co odegrało w naszej świadomości, w naszej historii społecznej tak wielką rolę, ale chodziło także o nasze interesy, o zagrożenie Polski, o to, że, i to jest druga złota myśl, upadek Ukrainy byłby dla nas ogromnym niebezpieczeństwem. I konkluzja. W związku z czym trzeba uczynić wszystko, by Ukraina nie upadła. Wszystko w ramach naszych możliwości i oczywiście we współpracy z naszymi sojusznikami. Wzięliśmy się za to już pierwszego dnia w nocy, mówił na antenie prezes Kaczyński. Potem jest o postawie Polaków i tak dalej, to nas mnie interesuje. Ale proszę panów, czy tutaj nie mamy całej filozofii tego, co robi państwo polskie na przestrzeni ostatniego roku? To znaczy, wszystko postawiliśmy na jedną kartę, prezes twierdzi, że to jest słuszne określenie i że walczymy za wolność naszą i naszą, czyli krótko mówiąc powtarzamy wszystko, co wszystkie te błędy, które były robione przez no, dużą część Polaków, czy część Polaków w wieku XIX. Oraz trzeci wniosek, który myślę, że jest taką wytyczną dla propagandy i polityki polskiej, że nie można dopuścić do upadku Ukrainy, chociaż teraz to trudno sobie wyobrazić, dlatego że my będziemy następni i byłby dla nas to ogromne niebezpieczeństwo. Prezes przemówił. Proszę teraz o komentarz kolegę Przemysława Piasty. Prezes przemówił i to jest przemówienie, które mną osobiście wstrząsnęło, dlatego że prezes w przeciwieństwie do większości swoich podwładnych, do większości aparatczyków pisowskich po prostu ma obyczaj od czasu do czasu mówi to, co myśli. Nie powiem, że mówi prawdę, ale w każdym razie mówi to, co on uważa za prawdę albo to, co jest do tego zbliżone. W związku z powyższym jestem przekonany, że ten konkretny wywiad, te konkretne wypowiedzi to właśnie daje nam czytelny i rzeczywisty obraz tego, co siedzi w głowie prezesa. Przecież prezes jest osobą, która pociąga za wszystko. Wszystkie
również Nurki, która w Polsce decyduje o wszystkich najważniejszych rzeczach, bo nie czarujmy się, że coś to powiedziałem, jakiś premier czy jakiś tam prezydent wszystkim od A do Z rządzi nam prezes. I to jest, szanowni państwo, bardzo, ale to bardzo niebezpieczne, ponieważ tak jak słusznie wskazał redaktor naczelny, mamy tutaj do czynienia z kilkoma niebezpiecznymi konkluzjami. Pierwsza jest taka, że Polska jest gotowa postawić wszystko na jedną kartę. Absolutnie nie wolno nigdy stawiać wszystkiego na jedną kartę. My nie żyjemy tylko i wyłącznie chwilą. Polska jest dorobkiem, jest dziedzictwem pokoleń przeszłych, naszego obecnego pokolenia, czy naszych obecnych pokoleń, pokoleń przyszłych i nie wolno ryzykować tego dorobku, tego dziedzictwa dla jakiejkolwiek bieżącej koncepcji politycznej, dla jakiejkolwiek bieżącej działalności. Nie wolno nigdy stawiać wszystkiego na jedną kartę. Przetrwanie jest celem priorytetowym dla każdego pokolenia. Dopiero później można myśleć o realizacji celów kolejnych. Zdaje się, że po raz kolejny partia insurekcyjna, bo to jest po prostu taka ogólna partia insurekcyjna, która w toku naszych dziejów po prostu różnie się nazywa i ma różnych liderów, ale cały czas ma ten sam program, czyli program postawienia wszystkiego na jedną kartę. Ta partia po raz kolejny jest zdeterminowana po to, aby swój program zrealizować. Jak do tej pory wszystkie doświadczenia nasze wskazują, że realizacja tego programu miała dla nas tylko i wyłącznie nieprzyjemne, a momentami wręcz tragiczne konsekwencje i niestety być może stanie się tak także w tej chwili. Prezes Kaczyński wykazuje w tej wypowiedzi rozbudowanej w tym expose, nazwijmy to nawet, to, że rozumie konsekwencje ekonomiczne, konsekwencje społeczne i inne konsekwencje tak daleko idącego wsparcia dla Ukrainy, ale z tych konsekwencji sobie po prostu nic nie robi. Ja może zacytuję ten fragmencik, który tutaj mnie chyba najbardziej zbulwersował, a mianowicie, cytuję, to też trzeba brać pod uwagę, ale obciążenia są oczywiste. Mówiłem wielokrotnie, że lepiej być zadłużonym, czy nawet zostać zmuszonym do dokonania cięć w budżecie i innych dziedzinach, niż być okupowanym. I dalej, mówi prezes Kaczyński. Dzisiaj te wydatki związane z wojną, jeżeli wziąć pod uwagę ogromne skutki wojny w dziedzinie ekonomicznej i konieczności wsparcia przedsiębiorstw, także obywateli w różnych kwestiach, są ogromne, ale jakoś dajemy sobie radę. No dajemy sobie radę coraz gorzej. Dajemy sobie radę coraz gorzej, dlatego że te liczby, o których tutaj prezes Kaczyński mówi w sposób ogólnikowy, są bardzo mierzalne. My nie wiemy do końca, jakie to są liczby, ponieważ rząd się nimi nie chwali. Na szczęście mamy instytucje zewnętrzne, międzynarodowe, które tego typu liczby były w stanie nam wyliczyć. Ostatnio zapoznałem się z raportem Kilońskiego Instytutu Gospodarki Światowej. To jest dość poważna instytucja i tenże instytut oszacował zaangażowanie poszczególnych państw w wojnę na Ukrainie. To zaangażowanie po stronie polskiej zostało oszacowane na niespełna 12 miliardów euro. To jest nieco ponad 56 miliardów złotych i to jest trzeci wynik w liczbach bezwzględnych po Stanach Zjednoczonych, które zaangażowały 73, czyli tutaj absolutny po prostu rekord, miliardy euro, i Niemcy, które zaangażowały niemal 13 miliardów euro. Ale to tyle, jeśli chodzi o liczby bezwzględne, bo jeśli chodzi o procent PKB, no to Polska jest samodzielnym liderem, ponieważ niemal 2% naszego PKB została zaangażowane w zeszłym roku na wsparcie w taki czy inny sposób Ukrainy, podczas gdy w przypadku Niemiec, które ten produkt krajowy brutto mają znacznie wyższy, to było tylko 0,3% PKB. Reasumując, wydajemy znacznie, znacznie więcej niż nas na to stać. Dodam jeszcze, że ten raport Kilońskiego Instytutu Gospodarki Światowej jest obarczony pewnymi istotnymi błędami metodycznymi, chociażby dlatego, że wynik niemiecki został przeszacowany ze względu na to, że wsparcie, które Niemcy obiecali, a jeszcze nie przekazali, jest już tutaj policzone. No a Polska przekazała wsparcie, którym się nie pochwaliła, co również nie jest w żaden sposób ujęte. Poza tym metodyka tych badań w żaden sposób nie ujmuje na przykład kosztu leczenia gigantycznej tutaj fali uchodźców, która trafiła do Polski, a tylko i wyłącznie bezpośrednie koszty przyjęcia tychże uchodźców, a w zasadzie imigrantów, no ponieważ oni tutaj nie mają formalnego statusu uchodźcy, więc nie powinniśmy wobec nich używać tego typu określenia. A zatem, szanowni państwo, mamy taką oto sytuację, że Polska wydaje znacznie więcej pieniędzy niż ma na tą szeroko rozumianą pomoc Ukrainie. Polska zadłuża się, Polska nabiera wody, Polska zaczyna tonąć najzwyczajniej w świecie. Widać to po statystykach naszej gospodarki, widać to po spadającej dynamice naszej gospodarki, widać to po stale wysokim poziomie inflacji. To, co w tej chwili mamy w gospodarce, to jest, szanowni państwo, pierwszy etap stagflacji, kiedy jednocześnie pojawiła się stosunkowo wysoka inflacja, inflacja dwucyfrowa, którą wyraźnie odczuwamy w naszych portfelach, a gospodarka nie idzie nam do przodu, tylko stoi w miejscu, a nawet się cofa. To jest
jest bardzo niebezpieczne zjawisko, które może zepchnąć naszą rozwijającą się gospodarkę z powrotem w głęboko niedobre czasy lat 90., kiedy to wszyscy troszczyliśmy się o pracę, troszczyliśmy się o to, żeby dociągnąć od pierwszego do pierwszego. Chyba nie tego wszyscy chcemy. Tymczasem obóz rządzący zdaje się tego nie dostrzegać. Realizuje swoje ideologiczne pomysły wsparcia Ukrainy kosztem bieżącego bytu Polski. Tymczasem wojny wygrywa się pieniądzem i przyszłe wojny też będzie wygrywało się pieniądzem. Jeśli Polska będzie biedna, nie będzie Polski stać na obronę przed jakimkolwiek wrogiem. Niezależnie, czy ten wróg w tej chwili jest rzeczywisty, czy w tej chwili jest wyimaginowany, po prostu najzwyczajniej w świecie musimy mieć pieniądze na różne rzeczy, także na zbrojenia. I tego pan prezes Kaczyński zdaje się zupełnie nie rozumieć. W tej chwili wydaje mu się, że możemy nakupić po prostu na kredyt sprzętu po świecie i stać się militarną potęgą. To jest dokładnie ten sam sposób rozumowania, który przed wojną preferowali sanacyjni oficerowie nieszczęśliwie wyniesieni na państwowe urzędy. Oni również uważali, że jeśli połowę wydatków budżetu wydamy na zbrojenia, to Polska będzie militarną potęgą. No byliśmy taką militarną potęgą, że wojny z Niemcami wytrzymaliśmy przez 2 tygodnie. Później to już było dobijanie polskiej armii. Tak to wyglądało wtedy i jeśli się nie opamiętamy, tak to będzie wyglądało w przyszłości. To może tyle na tym etapie. Dziękuję. Dziękuję, bo pewnie jeszcze w drugiej turze wrócimy do tych wniosków. Mnie najbardziej tutaj to, co kolega zacytował, bo oczywiście ten wywiad był obszerny, różne myśli tam były formułowane, że lepiej pójść z torbami, niż być okupowanym. No mniej więcej w skrócie tak to można powiedzieć. W ogóle ta obsesja na punkcie tego, że będziemy zaatakowani i okupowani, jest głównym motorem propagandowym, mającym przekonać opinię publiczną, żeby nie protestowała przeciwko tej polityce. Myślę, że na razie się to częściowo udaje. Mimo tego, że te wyrwy w opinii publicznej są i ludzie coraz bardziej zaczynają myśleć, tak to można powiedzieć, to jednak dalej to działa. I opozycja z tym nie walczy, z tym myśleniem. Czasami tylko ktoś się odezwie z tak zwanego mainstreamu, a to na przykład Bronisław Komorowski, o dziwo i tak dalej. No ja nie mówię o Grzegorzu Kołodko, który tutaj polecam również kolegom, ale i Państwu ten wywiad, który z Moniką Jaruzelską przeprowadził, gdzie on wprost mówi, że celem tej całej operacji jest nabijanie kabzy dwóm sektorom amerykańskiego przemysłu, to znaczy sektor militarny, czyli zbrojeniowy i energetyczny. I że to jest cała jakby filozofia tej operacji, a te wszystkie inne opowiastki, to jest tylko wokół tego, żeby nikt nie protestował. No może to jest trochę takie myślenie no, na skróty, ale moim zdaniem raczej słuszne. No to ja tyle, bo jeszcze potem zacytuję prezesa, bo on miał jeszcze kilka złotych myśli, a teraz kolega Śmiech odniesie się do prezesa głównej tezy, że tak postawiliśmy na jedną kartę. No cóż, nie dziwi mnie ta teza, dlatego że tak jak Przemek słusznie zauważył, jest to kontynuacja polskiej polityki racjonalizmu i szaleństwa z XIX wieku. Dlaczego ta polityka jest dzisiaj kontynuowana? Dlatego, że dzisiejsi wyraziciele tej polityki, oni wierzą, że ta polityka przyniosła w 1918 roku nam odzyskanie niepodległości. Oni są o tym święcie przekonani, że po prostu Piłsudski wziął i dał nam niepodległość siłą po prostu walki zbrojnej, którą toczyły legiony, zresztą tylko do 1916 roku. Widocznie przez następne 2 lata Niemcy już po prostu szykowały się do tego upadku, który nastąpił w listopadzie 18 roku. No, nie mogło już nic zdziałać po prostu pod wpływem tych działań legionów, zresztą po ich stronie. Także to jest w ogóle wielokrotnie zapętlony paradoks. Natomiast moja teza jest oczywista. Ci ludzie święcie wierzą w całą tą historię mitów i legend związaną z XIX wiekiem i z początkiem XX wieku, jeżeli chodzi o historię Polski, że mityczna walka zbrojna i poświęcenie graniczące właśnie z ofiarnictwem, z rzucaniem się na stos, dało nam wolność i wszelkiego rodzaju plusy, natomiast wszyscy inni no to byli w najlepszym wypadku ludzie, którzy się mylili, natomiast no, według dzisiejszej narracji byli to okropni zdrajcy. Cóż, mnie niepokoi to,
że używa się takich sformułowań, jak kolega przytoczył, że musimy zrobić wszystko. No, boję się, że wkrótce nastąpi jeszcze pójście dalej, czyli co? Że to wszystko będzie oznaczało, że dzisiaj nasz triumf albo zgon, prawda? To jest to, co wyznacza to myślenie, o którym mówimy. Myślenie insurekcyjne i racjonalne XIX-wieczne, jak również XX-wieczne w dużej mierze, tylko że w XX wieku no, udało się tylko, w cudzysłowie, udało się tylko jedno ofiarnicze powstanie zrobić, powstanie warszawskie. Natomiast wyraźnie ci ludzie dążą do tego, żeby to wszystko powtórzyć i grają z ogniem. Oczywiście możemy jeszcze wspomnieć, że w pewnym momencie, jeżeli oczywiście prezes mówi o tych zbrojeniach, prawda, że kolejne tutaj jednostki uzbrojenia przybywają, ale biorąc pod uwagę, ile już w tej chwili oddaliśmy za darmo Ukrainie, to być może w którymś momencie, jeżeli również ta nowa broń będzie oddawana, czego nie można wykluczyć, bo skoro mamy zrobić wszystko, no to wszystko, prawda, że w końcu powie, że no, poszli nasi w bój bez broni. A pamiętajmy, że tych ludzi mentalność wyznacza jeszcze jedno. Lepiej umrzeć wolnym niż żyć w niewoli. Więc to jest zdanie, które jest wyjątkowo destrukcyjne, wyjątkowo niebezpieczne dla nas wszystkich. Dlatego, że wiemy z historii naszej ostatnich 200 lat, że grupka szaleńców może doprowadzić do klęski całego narodu i całego państwa, czy też formy państwa, które w danym momencie funkcjonuje, istnieje na mapie, czy też nawet nie istnieje, ale istnieją pewnego rodzaju instytucje prawne, administracyjne, które pozwalają narodowi istnieć. Więc ja się tego wszystkiego bardzo obawiam. Jednocześnie myślę, że warto podkreślić, że jednak nie można mieć złudzeń w stosunku do Jarosława Kaczyńskiego. Ten człowiek nie wyraził tego w tym wywiadzie, ale cały czas żyje tym swoim prywatnym nieszczęściem i wiarą w tak naprawdę. W to nie rozdmuchano tego, jak można było rozdmuchać z różnych powodów. Prawdopodobnie z powodu tego, że Amerykanie się na to nie zgodzili. Natomiast oczywiście prezes Jarosław Kaczyński święcie jest przekonany o zamachu w Smoleńsku i zamordowaniu celowym jego brata przez Putina na spółkę z Tuskiem. Także tutaj sytuacja jest bardzo trudna, a to nie jest kwestia tylko oczywiście Kaczyńskiego, bo zgodzimy się co do tego, że on rozdaje karty, ale no świetnym wykonawcą jego woli jest premier Mateusz Morawiecki. Wiecie Państwo, napisał taki tekst, który się ukazał zresztą również po angielsku, tym razem nie w Telegrafie angielskim, ale w amerykańskiej wersji Newsweeka, ale również ukazał się po polsku i jest to tekst pod tytułem 5 lekcji po roku wojny. No więc stosuje on tam wszystkie te zabiegi, które znamy z naszej historii, z tego, w jaki sposób buduje się uczuciowe, sentymentalne nastawienie. Ja Państwu tylko krótko, bo jeszcze myślę, że wrócimy do tego tematu, ale dwa zdania. W jakiej sytuacji dziś się znajdujemy? Za nami 12 miesięcy niesłychanego wręcz okrucieństwa Rosji. Miesiące odmierzane regularnymi bombardowaniami szkół, szpitali, budynków cywilnych. Miesiące, gdy zamiast dni liczono ofiary. Zbiorowe mogiły, komory tortur, gwałty, porwania to prawdziwy obraz rosyjskiej napaści. Za nami także rok wielkiego, ponieważ zawsze musi być, wiecie Państwo, dychotomia. Więc w następnym akapicie za nami także rok wielkiego bohaterstwa narodu ukraińskiego, który pod przywództwem Wołodymyra Zeleńskiego stawia czoła rosyjskiemu imperium zła. No cóż, są to słowa, które idealnie pasują do przedstawionej tutaj i przez kolegów, i przed chwilą przeze mnie mentalności insurekcyjno-irracjonalnej polskiej, której źródła są w XIX wieku, czy też w połowie XVIII nawet. I niestety idziemy tą drogą. No, propozycje, które tutaj składa po raz kolejny Morawiecki, no to jest deputinizacja i wręcz nawoływanie świata europejskiego do zerwania formalnych kontaktów ze zbrodniarzem rosyjskim. Zresztą o tym zbrodniarzu, tym razem moskiewskim, mówi i tu się zastanawiam, czy ten element jego wypowiedzi, czy on jest dokładnie przemyślany, bo wracam cały czas do tego, co proponowała jakiś czas temu pani Fotyga, gdzie mówi się o powrocie no, państwa moskiewskiego. W związku z tym, jeżeli Kaczyński mówi, że nikt nie oczekiwał, że moskiewski zbrodniarz posunie się tak daleko,
No to cóż, to być może nie jest to od takie po prostu stwierdzenie, żeby nie powtarzać tego samego słowa Rosja czy Putin, ale rzecz całkowicie przemyślana. Także uważam, że jest to bardzo niebezpieczny wywiad pokazujący, że człowiek, który rzeczywiście jest faktycznym naczelnikiem państwa polskiego, stoi za tym wszystkim, co nas w tej chwili spotyka, i to wszystko idzie w bardzo złym kierunku. Jeszcze jeden tylko aspekt jego wypowiedzi, a mianowicie, że na Zachodzie niektórzy mają nadzieję na powrót do wcześniejszych relacji z Rosją. A stawiając warunki Ukrainie, stawia się Rosję na wyższej pozycji. Czyli no tutaj jest myśl o tym, żeby faktycznie zdegradować pozycję Rosji do poziomu właśnie Ukrainy. No, zdajemy sobie sprawę z tego, nawet ci ludzie w Polsce, którzy uważają, że ta wojna była błędem ze strony Rosji i pomimo tego, że Rosja miała swoje racje, ale no, postawiła się w sytuacji takiej, że wystawiła się na ostrzał z wszelkiego rodzaju punktów widzenia, no to myślę, że nikt rozsądny nie uważa, że celem tej wojny może być zrównanie pozycji Rosji z pozycją Ukrainy. No, jeżeli tak będziemy traktować państwo, które jest gdzieś tam na wschodzie, nie bezpośrednio poza obwodem kaliningradzkim, jednak trochę dalej za naszymi granicami wschodnimi, no to myślę, że nie jest to pomysł polityczny, który może doprowadzić do czegokolwiek dobrego. Jest to w gruncie rzeczy jakaś forma łagodniejsza tego, co powiedziała Fotyga, bo tutaj akurat Kaczyński o rozbijaniu Rosji nie mówi. Ale podsumowując, straćmy złudzenia, powtórzę to, co powiedziałem wcześniej. Kaczyński trzyma tutaj wszystkie sznurki. Kaczyński stoi za tym szaleństwem, które w tej chwili nosi miano niestety polityki państwa polskiego. Dziękuję. Dziękuję, aczkolwiek nikt się temu nie przeciwstawia, jeszcze raz powtarzam, bo opozycja, a szczególnie na przykład tutaj kolega Przemysław Piasta pewnie będzie się odnosił, Konfederacja miałaby historyczną szansę, żeby ostro przeciwstawić się tej polityce i pewnie zyskałaby na tym nawet pewnie podwójnie, jeżeli chodzi o te poparcia, a zachowuje się kunktatorsko. Jeżeli kończymy wątek prezesa, to jeszcze zacytuję dwa krótkie, małe fragmenty, które pokazują styl myślenia naczelnika o pokoju. No bo o pokoju w Polsce się nie mówi, że trzeba tą wojnę zakończyć, bo tu kolega słusznie powiedział, że, no, że Rosja zrobiła błąd i tak dalej, ale to już wiemy. Natomiast chodzi o to, że w interesie Polski, Europy i świata leży jak najszybsze zakończenie tej wojny, a o tym nikt nie mówi. I prezes mówi tak, stawianie w tej chwili jakichkolwiek warunków Ukrainie to jest przedsięwzięcie na korzyść Rosji. W szczególności w momencie, kiedy jednak poważna część terytorium Ukrainy jest w rękach rosyjskich. Czyli krótko mówiąc, wojna ma trwać. Dalej mówi też, proszę Państwa, oczywiście prezes nie mógł sobie darować, żeby szpilkę Niemcom wbić, i o ambasadorze Niemiec w Polsce. Pan ambasador po prostu zakłamuje się w nieładny sposób. My będziemy mówili prawdę o postawie Niemiec i będziemy naciskali, by Niemcy tę postawę zmieniły i dostarczyły tę broń, którą mogą dostarczyć. To byłoby poważne wsparcie dla Ukrainy. No i w trzecim jeszcze wejściu o Joe Bidenie, tym razem już szyderczo nie powiedział, że nic nie powiedział, tylko powiedział tak. Biden przywiózł tutaj ciekawe koncepcje, tylko nie przedstawił ich w przemówieniach, i to zupełnie zrozumiałe, ale przedstawiał je w różnych rozmowach. Ja oczywiście nie mogę ich tutaj relacjonować, o typowe dla prezesa, prawda, że nie mogę wszystkiego powiedzieć, ale one wydają mi się bardzo zwarte i pokazują taką naprawdę dobrą perspektywę, uwaga, nowej architektury bezpieczeństwa w tej części świata. To co on ma na myśli? Co to jest nowa architektura bezpieczeństwa? Ja myślałem, że NATO to jest ta architektura. Podejrzewam, że prezes myśli o tym, że my staniemy się potęgą w tej części Europy, a Niemcy zostaną na przykład zmarginalizowane, Francja to też i tak dalej. Kolega Przemysław Piasta, czy się odniesie do... Prezes to chyba za bardzo nie może powiedzieć, co nieformalnie mówił pan prezydent Biden, dlatego że prezes Kaczyński się z prezydentem nie pogadał, a nie pogadał na wyraźne życzenie strony amerykańskiej, co jest oczywisty sposób pokazaniem przez stronę amerykańską, kto tutaj w tej relacji rządzi
To jest po prostu podwykonawcą. Panu prezesowi Kaczyńskiemu, naczelnikowi Polski, może wydawać się, że jesteśmy partnerem Stanów Zjednoczonych, może nawet on w to święcie wierzyć, ale tak po prostu w istocie rzeczy nie jest, więc nawet jeśli w to wierzy, to znaczy po prostu, że oderwał się od rzeczywistości, zaczął tą rzeczywistość postrzegać w sposób fałszywy. Czego nie wykluczam, bo ja zgadzam się z konkluzją Adama, że po prostu Jarosław Kaczyński jest starszym, zgorzkniałym człowiekiem, którego spotkała niewyobrażalna osobista tragedia, z którą tą tragedią po prostu sobie nie poradził i chyba dalej sobie najzwyczajniej w świecie nie radzi. Zresztą pewnie Państwo pamiętacie te jego wyskoki w Sejmie, wyjątkowo, że tak powiem, jak dla niego niekulturalne, bo to przy wszystkich różnicach, które nas dzielą, jest po prostu kulturalny człowiek. W związku z powyższym te emocje u niego muszą być po prostu bardzo, ale to bardzo potężne, kiedy wydziera się, wyzywa przeciwników z radzieckich mord i inne tam takie sytuacje. Wracając jednak do głównego wątku. Ta bezalternatywność pomocy dla Ukrainy, to stwierdzenie absolutnie nie do przyjęcia z jakiegokolwiek punktu widzenia o tym, że Ukrainie tutaj nie wolno stawiać żadnych warunków, jest zupełnie absurdalne. Tak? Każdemu państwu należy stawiać warunki, bo na tym polega interakcja, na tym polegają stosunki bilateralne. Tak? Coś z sobą ustalamy, coś z sobą załatwiamy. Nie wszystko musi mieć charakter handlu, ale nie może być tak, że wybieramy państwo, które ma tutaj immunitet na normalne warunki i oto to państwo jest wyjęte z normalnej zasady funkcjonowania pomiędzy podmiotami międzynarodowymi. No w ten sposób dochodzimy do tego, że Polska staje się faktycznym sługą Ukrainy i ta Ukraina po prostu na Polsce żeruje. Ja przypomnę państwu, bo nasza pamięć bywa krótka, że przed wybuchem tej wojny, czyli nieco ponad rok temu, Ukraina ale nie była przyjaznem wobec Polski państwem. Przeciwnie, notorycznie zdarzały się wyjątkowo nieprzyjazne gesty i to nie tylko w warstwie symbolicznej, w tej sferze symbolicznej, bo to nas najbardziej boli i bolało, bo przypominam, że my nie mamy do Ukraińców pretensji o to, że ich dziadkowie i pradziadkowie mordowali naszych dziadków i pradziadków, ale mamy pretensje o to, że oni, ci współcześni Ukraińcy, owych morderców stawiają na piedestały, stawiają na pomniki. I to nas boli najbardziej, ale przecież jest jeszcze ta sprawa praktyczna. Chociażby zatrzymanie, przypominam, pod koniec roku 2021 transportów kolejowych z Chin, to było de facto zablokowanie nowego jedwabnego szlaku po to, żeby w bandycki sposób wymusić na Polsce jakieś ustępstwa gospodarcze. Tak zachowywało się państwo zagrożone, jak już obecnie wiemy, wojną. Zupełna bezczelność, zupełna chucpa. I już wtedy Polska nie potrafiła w adekwatny sposób odpowiedzieć. Zatem pozwalaliśmy wtedy i pozwalamy obecnie Ukraińcom po prostu grać nam na nosie. Zwolennicy teorii spiskowych, którzy od czasu do czasu mają rację, ich nie potępiam w żaden sposób, twierdzą, że ukraińskie służby mają, że tak się brzydko wyrażę, kwity na polskich polityków, którzy mieli narozrabiać w taki czy inny sposób gospodarczy, a nawet obyczajowy, mówi się o aferze podkarpackiej. No i jest to jakaś odpowiedź na pytanie, dlaczego polscy politycy i polskie służby zachowują się w taki, a nie inny sposób. Ja nie twierdzę, że jest to odpowiedź prawdziwa, ale jest to odpowiedź prawdopodobna. No bo jest, szanowni państwo, zupełnie niewyobrażalne, że państwo upadłe, jakim jest Ukraina, po prostu gra na nosie swojemu sąsiadowi, którym jest Polska, sąsiadowi, do którego jest całkowicie, całkowicie uzależniony. Gdyby Polska zamknęła hub logistyczny w Rzeszowie, Ukraina z dnia na dzień traci dopływy amunicji, traci dopływy środków różnego rodzaju, jeśli zamknęlibyśmy przejście graniczne, Ukraina najzwyczajniej w świecie nie miałaby paliwa. W tej chwili to my utrzymujemy Ukrainę i to dzięki uprzejmości Polski, uprzejmości oczywiście poniekąd wymuszonej, tak, jesteśmy jakby nie spojrzeć wasalem Stanów Zjednoczonych, które tę uprzejmość na nas wymuszają, ale w każdym razie dzięki Polsce Ukraina w ogóle jeszcze funkcjonuje i w ogóle jeszcze stawia zbrojny opór. Nie widzę powodu, abyśmy nie mieli z tej okazji wykorzystać, aby znormalizować pewne rzeczy. Nie twierdzę, żeby wygrać pewne rzeczy, czy żeby wyzyskać słabość Ukrainy, ale po prostu znormalizować pewne rzeczy i pewne rzeczy, które od lat postawione były na głowie, postawić we właściwej płaszczyźnie. I to jest, szanowni państwo, ten moment. Z okazji należy korzystać, a kto tego nie robi, powiem cynicznie i kolokwialnie, jest najzwyczajniej w świecie frajerem. Zadajmy sobie pytanie, czy Polską rządzą głupcy, którzy nie rozumieją geopolityki, nie rozumieją podstawowych prawideł, które tą geopolitykę rządzą, czy też Polską wcale nie rządzą głupcy. Ja
przychylam się to do tej drugiej tezy. Myślę, że to wcale nie są głupcy. To są ludzie, którzy po prostu przyjęli pewną rolę. Ta rola jest dla nich wygodna. Realizują u nas i na nasz koszt politykę, która nie jest polityką polską, jest polityką obcą. Tak? Nie będziemy w tej chwili wskazywali, chociaż wszyscy wiemy, czyją politykę Polska w tej chwili realizuje. Ci ludzie czerpią bardzo konkretne korzyści z tego, że realizują właśnie tą obcą, niepolską politykę, że realizują obcy, niepolski, niepolską rację stanu. A korzyści są takie, że po prostu czerpią zyski z zarządzania Polską, zyski takie, także całkowicie materialne, zresztą wystarczy włączyć dowolne medium, żeby sprawdzić, jak obecna partia polityczna rządząca obecnie Polską opływa sobie w luksus, jak partyjni aparatczycy opływają sobie w ten luksus i zupełnie bezczelny sposób korzystają z dobrodziejstw sprawowania władzy. A zatem, szanowni państwo, istotą problemu jest to, że my jako społeczeństwo zezwalamy na to, aby te elity czy pseudoelity polską rządzące realizowały właśnie niepolski interes narodowy, niepolski problem polityczny. No i mamy efekty. Dziękuję. Ja tylko, znaczy nie tyle ad vocem, tylko, bo kolega mówił o tak zwanej aferze podkarpackiej, której oficjalnie nie ma. Otóż trzeba jasno powiedzieć, że prezes jest wyłączony z tej afery z wiadomych powodów, ale... Tak, jeśli chodzi o stosunki damsko-męskie, prezes jest poza podejrzenia. No, ale mogą być też inne niż damsko-męskie, ale generalnie ja bym nie przeceniał tego mitu, nazwijmy, tej afery podkarpackiej, dlatego że wpływy ukraińskie innymi kanałami też mogą się odbywać. W Michałkach będziemy mieli też na ten temat. To znaczy mamy niewątpliwie silny, nazwijmy, segment Ukraińców mieszkających w Polsce, czyli obywateli Polski, którzy byli od lat ulokowani w bardzo ważnych centrach polskiego państwa i w kulturze, w nauce, a teraz i w polityce prawdopodobnie. Przecież zawsze z kolegą śmiechem, ale nie tylko, bo przecież w ruchu kresowym zastanawialiśmy się od wielu lat, jak to jest możliwe, żeby Związek Ukraińców w Polsce, który prowadził ewidentnie politykę historyczną gloryfikującą UPA, był nie do ugryzienia. Nie można było przez dziesiątki lat spowodować, żeby Ministerstwo Kultury czy MSW, nie wiem kto finansował nasze słowo, przynajmniej przestało to finansować. Gazeta, która oficjalnie gloryfikowała UPA, była nie do ruszenia. Z czego to wynikało? Dlaczego nie stworzono, powtarzam to po raz kolejny, żadnej organizacji innej Ukraińców w Polsce, która by nie była banderowska? I to już wtedy miało miejsce. A co mówić dzisiaj, bo jeszcze doszły inne elementy. Ale proszę panów, ja w tym jeszcze powiem tylko taką rzecz. No bo mówiliśmy, że wojna służy, no taką tezę można dawać, służy również rządzącej ekipie. Pytanie też, które się pojawia już na horyzoncie, czy ta sytuacja nie będzie też wykorzystana przez na przykład Prawo i Sprawiedliwość, które uznając, że wybory mogą być przegrane, użyje tego hasła o zagrożeniu i po prostu wprowadzi jakiś stan, który uniemożliwi wybory i różne realizacje różnych rzeczy. Takie rzeczy już mówi też opozycja, która też się tego obawia. Także wrzuciłem kilka tematów, ale kolega śmiech może się odniesie do tego lobby ukraińskiego. No, lobby ukraińskie jest z całą pewnością. Trudno, żeby go nie było. Mamy z nim do czynienia praktycznie rzecz biorąc w sposób taki, kiedy zaczęło się liczyć swego rodzaju opozycja w postaci Solidarności od 40 tam powiedzmy dwóch lat, kiedy działacze pochodzenia ukraińskiego pojawili się właśnie w NSZZ Solidarność. Mówili o tym wspomnianiu tutaj przez kolegę naczelnego działacza Kresowi, że jest to pewien pomysł na to, aby uzyskać wpływ na politykę polską. No oczywiście później była taka tajemnicza wizyta, bardzo krótka zresztą, szefa nacjonalizmu ukraińskiego, ale tego ucywilizowanego przez Amerykanów i finansowanego przez Amerykanów Mikołaja Łebedę, prawdopodobnie w roku 1991 w Polsce. No i też z początku lat 90. to, co już wspominaliśmy w jednym z poprzednich programów, ta uchwała Prowydu OUN, co do której no niektórzy twierdzą, że to jest nieprawdziwe, ale tak jak już wspominaliśmy i to trzeba po raz kolejny przypomnieć, że te punkty, które ta przypuszczalna, czy prawdziwa, czy nieprawdziwa, nie mamy stuprocentowej pewności, uchwała Prowydu OUN, no punkty, które tam są
zestawione i które pokazują, jaki powinien być plan działania Ukraińców wobec Polski, no one się po prostu sprawdzają i sprawdzają się z każdym mijającym rokiem czy dziesięcioleciem, bo to już są 3 dziesięciolecia, które minęły. No i cóż, i w tej chwili mamy taką sytuację, że to, co Przemek mówił o tym, że Ukraińcy wbrew temu, w jakiej pozycji znaleźli się wobec Polski, działają zupełnie przeciwnie do tego, jak powinni się zachowywać. No cóż, no nie dość, że nie mamy żadnego postępu w kwestii związanej z upamiętnieniami i kultem zbrodniarzy ONUPA i wszelkimi innymi, bo przypomnę, że Sąd Najwyższy Ukrainy stwierdził również, że symbole SS Galicien to nie są w porządku, to nie są hitlerowskie symbole. Także to też jest bardzo ważne, dlatego że można powiedzieć, że jest to jedyny kraj na świecie, którym symbole hitlerowskie Waffen-SS nie są hitlerowskimi i nie są związanymi z, nazwijmy to, z nazizmem niemieckim. Także bardzo, bardzo to jest wszystko ciekawe. Nic się w tej sprawie nie ruszyło z punktu widzenia polskiej racji stanu, natomiast polska racja stanu ewidentnie w ciągu ostatniego roku wycofuje się ze swoich pozycji. Jest coraz gorzej, nie jest coraz lepiej, jest coraz gorzej. Oczywiście tutaj kolega wspomniał, że ja będę mówił w Michałkach o konkretnych przykładach tego wpływu i tego zachowania, dlatego że jest to szersza sprawa, w ogóle działalność pana, którego będę Państwu tutaj przybliżał. Natomiast jeszcze to jest jakby, tutaj chciałbym zamknąć tę kwestię wpływu ukraińskiego na tym etapie naszej rozmowy. Natomiast chciałbym jeszcze wrócić, bo tutaj kolega naczelny przypomniał jeszcze fragment wypowiedzi Kaczyńskiego o tej architekturze bezpieczeństwa. I tutaj widać właśnie, bo ja się powoływałem wcześniej na nowy artykuł Mateusza Morawieckiego. No i cóż my tam mamy? No mamy tam niemal te same słowa. Nie wystarczy dzisiaj pokonać Rosji w toczącej się bitwie. Aby wygrać wojnę z Rosją, musimy zbudować kompletnie nową architekturę bezpieczeństwa w wymiarze politycznym i gospodarczym. Jednocześnie prezes Kaczyński no, w sposób taki, no, można powiedzieć, trącący myszką, podnosi kwestię niemiecką po raz kolejny, mówiąc o tym planie scentralizowanego państwa poprzez przewodnictwem Niemiec, jeżeli chodzi o Europę. No tutaj ma oczywiście częściowo rację, natomiast on odbiera to w tej chwili jako realny plan tu i teraz, mówiąc w ten sposób. W Europie są plany stworzenia jednego państwa pod przewodnictwem Niemiec. Wtedy Polska nie będzie się liczyć. Nie chcemy być za Niemcami. Jesteśmy dużym narodem o pięknej, trudnej historii. Bylibyśmy pewni sukcesu, gdyby nie plany opozycji. Polska musi być państwem niepodległym, bez kompleksów. I to mnie to ostatnie zdanie tak no, natchnęło do refleksji, że człowiek, który mówi, że Polska musi być państwem niepodległym, był tym, jako szef Prawa i Sprawiedliwości, który optował za włączeniem Polski do Unii Europejskiej i nawoływał swoich zwolenników do tego, żeby za tym głosowali w referendum akcesyjnym. Jeżeli ktoś mówi, że Polska może być całkowicie niepodległym państwem w ramach struktury, jaką jest w tej chwili coraz bardziej rzeczywiście w głąb się umacniającej Unii Europejskiej, to po prostu kłamie w żywe oczy, natomiast używa stwierdzenia, sformułowania państwo niepodległe po to, ażeby trafić do powierzchownie myślących swoich zwolenników. I druga część jego zdania, bez kompleksów, mówi to, proszę Państwa, człowiek, który reprezentuje kierunek polityczny, który wyrósł na kompleksach. Który wyrósł przede wszystkim na kompleksie związanym, po pierwsze, kompleks wobec Zachodu. W tym dzisiejszym wymiarze to jest niesłychany kompleks takiego lizusostwa, takiego głębokiego oddania. Właśnie oddania takiego, jak oddanie psa w stosunku do właściciela, w stosunku do Stanów Zjednoczonych, może rzeczywiście już mniej wobec Europy Zachodniej jako takiej, ze względu na tę obsesję antyniemiecką, która zupełnie
zupełnie jest oderwana od rzeczywistości również. Natomiast drugi kompleks, kompleks wyższości nad wschodem, nad Rosją, jest połączony ze świadomością tego, że nie jesteśmy mocarstwem. I dlatego chęć, żebyśmy znowu tym mocarstwem byli i budowanie nowej architektury bezpieczeństwa, no rozumiem tutaj, on to nie zostało do końca powiedziane, ale chyba chodzi o budowanie jej, po prostu Polska jako główny partner nad całą Europą Stanów Zjednoczonych i narzucenie tutaj tej nowej architektury. Chyba tylko w ten sposób można zrozumieć słowa zarówno Kaczyńskiego, jak i Morawieckiego. Oczywiście, tak jak kolega zauważył, o pokoju tu się bardzo niewiele mówi. No, wspomina o tym Morawiecki, ale to jest przede wszystkim architektura bezpieczeństwa. I cały czas, wiecie Państwo, te pomysły Trójmorza, Międzymorza i tak dalej, z Polską na czele, bez pytania się o zdanie, oczywiście pozostałych ewentualnych uczestników, to jest wyraz cały czas tego samego kompleksu. Tymczasem, wiecie Państwo, no jak powinno być? No Polska powinna budować normalne stosunki w swoim najbliższym otoczeniu geograficznym i geopolitycznym i budować te stosunki jak najlepsze z każdym, właśnie po to, żeby zwykli ludzie mogli poprzez kontakty, poprzez handel, poprzez wymianę gospodarczą, przemysł, współpracę na różnych gruntach kulturalnym i tak dalej, to zwróćmy uwagę, odcina się od tego wszystkiego Polskę. Polska w sposób groteskowy w tej chwili promuje z jednej strony no tak naprawdę nieistniejącą kulturę ukraińską, a z drugiej strony odcina jako coś gorszego, jako coś takiego wyznawanego przez podludzi kulturę rosyjską. No coś zupełnie nieprawdopodobnego. To wszystko jest efektem również tego kompleksu, o którym mówię. I cóż, no podsumowując to wszystko, na kierunku ukraińskim tracimy, coraz bardziej cofamy się, niczego nie uzyskaliśmy. Jeżeli chodzi o pozostałe sprawy, wyobrażamy sobie nie wiadomo co, że będziemy tutaj jako, nie wiem, taki w cudzysłowie 51 stan USA rozdawać karty i budować Europę według naszego retromocarstwowego spojrzenia na historię i na teraźniejszość. Dziękuję. No właśnie, bo to, co kolega powiedział właściwie w tym haśle nowa architektura bezpieczeństwa, nikt nie sprecyzował, co to ma być. To ma być co? NATO bis z naszą wiodącą rolą i tak dalej. Tutaj kiedyś z kolegą Przemysławem Piastą żeśmy tak oczywiście nieformalnie dyskutowali. Ja takie rzuciłem hasło czy taką myśl kontrowersyjną, że czy bezpieczniej, korzystniej dla Polski było bycie w tamtym układzie, który PiS określił pejoratywnym terminem kondominium rosyjsko-niemieckie. To miało być złowieszcze, to miało być nawiązanie do paktu Ribbentrop-Romołów, do rozbiorów Polski, ale zastanówmy się, co to oznaczało w praktyce. W praktyce oznaczało to pokojową współpracę Europy z Rosją, Niemców, którzy kupowali w miarę tanie surowce, napędzali swoją gospodarkę, a przez to my też żeśmy na tym korzystali. Polska była krajem jeszcze wówczas tranzytowym i tak dalej. To wszystko runęło. I co nam się proponuje w zamian? To za te straszne kondominium, zamiast tego strasznego kondominium. Wielką Marchię Wschodnią z permanentnym kryzysem na skraju wojny. Oraz niepewnej jakby perspektywie gospodarczej, no bo na czym będzie teraz oparta polska gospodarka? Na kupowaniu amerykańskich czołgów? To co Kołodko mówił w wywiadzie dla Moniki Jaruzelskiej. Także to było dosyć kontrowersyjne, ale myślę, że czas zadać takie pytanie. Czy zniszczenie tamtego układu było niekorzystne dla Polski? Kolega Piasta. Było niekorzystne dla Polski. Tą tezę postawiłem wtedy i stawiam ją teraz. Nie da się zbudować siły żadnej gospodarki na kupowaniu, niezależnie od tego, czy czołgów, czy telewizorów, czy czegokolwiek innego. Siłę gospodarki można zbudować na handlu, można zbudować na produkcji, można zbudować na zasobach, na surowcach, na różnych czynnikach, na know-how nawet, ale na pewno nie na zakupach sprzętu czy technologii z zewnątrz. W ten sposób można zbudować tylko i wyłącznie słabość gospodarki. Ten układ
przykład poprzedni, który kolega nazwał kondominium, ja bym go tak nie nazwał. To było raczej wpasowanie się właśnie w szerszą architekturę bezpieczeństwa, nawet nie europejskiego, ale euroazjatyckiego. Miało swoje plusy i minusy. Niewątpliwym minusem było to, że skazywało Polskę na rolę państwa średniego. Ale u licha my jesteśmy średnim państwem. Mamy w tej chwili 40 milionów mieszkańców, z czego 10-15% stanowią Ukraińcy, którzy za chwilę mogą być rozsadnikiem tego państwa, a więc realna populacja Polski to jest w tej chwili 36-38 milionów Polaków, tak, albo osób, które z tą Polską w taki czy inny sposób mogą czuć się związane. Szanowni Państwo, ten potencjał demograficzny, potencjał terytorialny, potencjał polskiej gospodarki, wszystko określa nas w tej chwili jako średnie państwo. Tymczasem nasi miłośnicy polityki imperialnej chcieliby, abyśmy byli wielkim państwem, wielkim terytorialnie, wielkim ludnościowo i tak dalej, i tak dalej. Od razu, teraz, zaraz, najlepiej za chwilę, a najlepiej od wczoraj. A tak się nie da. Pierwszym krokiem do poprawienia własnej sytuacji jest określenie, jaka ta sytuacja w istocie rzeczy jest, a potem stworzenie rozsądnej ścieżki i konsekwentne postępowanie tą ścieżką. Tak jak czynią to Chiny, tak, które też były państwem jeszcze nie tak dawno, przecież 20 lat temu, z gigantycznymi zapóźnieniami, z gigantycznymi problemami. Zobaczcie Państwo, wystarczyły 2 czy 2,5 dekady, aby wykonać naprawdę gigantyczny marsz do przodu. To nie jest krok, to jest gigantyczny marsz do przodu. I jako Polska również moglibyśmy wykonać gigantyczny marsz do przodu, gdybyśmy nie miotali się od koncepcji do koncepcji. A pomimo tego, że miotamy się od koncepcji do koncepcji, to i tak ten marsz do przodu wykonaliśmy, dlatego że przy naszym położeniu geograficznym pokój gwarantuje nam rozwój, nawet jeśli sami sobie przeszkadzamy, nawet jeśli próbujemy usilnie wyłożyć się o własne sznurowadła. Tak, Szanowni Państwo, Polska znacząco rozwinęła się pomimo gigantycznej zapaści lat 90., kiedy to majątek narodowy został niesprywatyzowany, lecz rozszabrowany. Mimo tych nieszczęsnych reform, które spokojnie można byłoby przeprowadzić w zupełnie inny sposób, oszczędzając ludziom, gospodarce szoku, stresu, wielu nieprzyjemnych wydarzeń, wielu nieprzyjemnych interakcji i tak dalej, i tak dalej. Pomimo tego rozwijamy się i idziemy do przodu, dlatego że szczęśliwie trafiliśmy na kilka dekad pokoju w tej części świata. To zdaje się niestety jest przeszłość, a my temu w idiotyczny sposób przyklaskujemy. Czy rola średniego państwa w wielkim bloku jest zła? Nie, nie jest zła. Belgia nie jest supermocarstwem, a myślę, że obywatelom Królestwa Belgii nie żyje się źle. Holandia też nie jest supermocarstwem. Supermocarstwem nie jest Szwecja, dajmy na to tak. Polska rządzona przez wariatów, którzy żyją historią, żyją jakimiś kompleksami, musi porównywać się w danym momencie z Niemcami, czy musi porównywać się w danym momencie z Rosją. Nie ma żadnej współmierności między gospodarką polską dnia dzisiejszego, a gospodarką niemiecką dnia dzisiejszego, ani potencjałem Polski, czy potencjałem Rosji gospodarczym, demograficznym, czy jakimkolwiek innym. Nie i już. Możemy te rzeczy zmienić w perspektywie dekad, ale to wymaga konsekwentnej pracy, a nie chciejstwa, nie politycznego romantyzmu, nie politycznego widzimisię. Polska klasa polityczna w tej chwili nie jest do tego zdolna, ale dlatego, że tak jak mówiłem to w poprzedniej rundzie, to nie jest polska klasa polityczna, to jest klasa polityczna, która reprezentuje nie polskie interesy i po prostu Polską zarządza. Wracając do głównej tezy kolegi redaktora naczelnego, tak, uważam, że Polska powinna się rozwijać przez pewien czas jako państwo średnie, po to, żeby zabezpieczyć swoje interesy, po to, żeby okrzepnąć gospodarczo, po to, żeby pozwolić swoim obywatelom zgromadzić majątek, który będzie potencjałem dla dalszego rozwoju zamożności ich własnej, ich rodzin, ich potomków i tak dalej, bo na tym buduje się siłę państw, na tym buduje się silne fundamenty. Nie budujemy silnych fundamentów na rozdawnictwie, a w tej chwili to rozdawnictwo proponuje nam zarówno partia rządząca, jak i główna partia opozycyjna. W zeszłej rundzie kolega redaktor naczelny wywołał w ogóle temat opozycji. Ja pokrótce się do niego odniosę, bo to temat zupełnie na marginesie dzisiejszej dyskusji. Natomiast jestem wstrząśnięty, obserwując to, co robi cała opozycja. Niezależnie od tego, czy jest to ten betonowy antypis, czyli Platforma, Hołownia na szczęście zdaje się schodzący powoli ze sceny politycznej, czy PSL też obecnie w najlepszej kondycji, ale także Konfederacja. Ja nigdy specjalnie nie byłem zachwycony Konfederacją, więc nie jestem mocno rozczarowany. Natomiast wszystkie te partie nie mają w tej najważniejszej dla nas tematyce, tematyce geopolitycznej, która determinuje nasze postrzeganie całej sceny politycznej w tej chwili, żadnej alternatywy. Wszystkie partie, główne partie polityczne w Polsce proponują w tej chwili to samo. I to nie jest rozwiązanie korzystne dla Polski, to nie jest rozwiązanie
rozwiązanie dobre dla Polski, bo nawet sam fakt, że w tej dyskusji politycznej na najwyższym poziomie nie ma silnego, alternatywnego głosu, stawia nas w sytuacji bez alternatywności wobec partnerów zewnętrznych. Co my mamy, w jaki sposób mamy targować się ze Stanami Zjednoczonymi, skoro nawet nie ma jednej siły politycznej w polskim Sejmie, która by powiedziała: hola, my mamy inny pomysł, chcemy robić to inaczej, mamy na to swój sposób, mamy na to konkretne poparcie społeczne. No najzwyczajniej w świecie nie ma. Mogła być to Konfederacja, ale zamiast tego wybrali ciepłą wodę w kranie, wybrali rolę przyszłego koalicjanta, niezależnie od tego, kto te wybory wygra, bo zdaje się, że arytmetyka sejmowa sprawi, że jeśli Konfederacja próg przekroczy, to w istocie rzeczy będzie niezbędna do zawiązania koalicji wyborczej. No i tak oto nam to, szanowni państwo, wygląda. Wygląda najzwyczajniej w świecie źle i perspektywa jest po prostu marna. No, partia rządząca twierdzi, że przyszłość przed nami. Ja chciałem tylko wyjaśnić, że to nie jest mój termin, kondominium niemiecko-rosyjskie. To jest termin propagandy PiS-u. Ja ten układ nazywałem układem współpracy wschodu z zachodem, gdzie Polska mogła odebrać bardzo ważną rolę zwornika oraz w kraju tranzytowego wykorzystującego swoje położenie geograficzne. To, co mówi Kołodko na przykład. Natomiast to komuś bardzo przeszkadzało. Wiemy komu. Natomiast PiS podjął się roli zniszczenia tego układu czy podkopania. No oczywiście nie tylko PiS jest tutaj winny. Ja jeszcze zanim kolega Śmiech wostał, bo już kończymy tą zasadniczą część naszego programu, ale jeszcze nie, to powiem tylko tak, że bo tu kolega dobrze, że przypomniał o tym, kto blokował jedwabny szlak, bo pan prezydent w wywiadzie dla tygodnika Sieci powiedział, że to Rosja blokuje jedwabny szlak, a tutaj kolega przypomniał, że w 2021 po prostu Ukraina zablokowała, chcąc wymusić jakieś dla siebie koncesje. I druga sprawa to o tym, że my nie stawiamy żadnych warunków Ukrainie i tak dalej. Proszę zobaczyć, że w tej chwili Kijowowi bardzo zależy na tym, żeby Orban przyjechał do Kijowa. Kraj, który liczy 10 milionów ludzi, teoretycznie nie ma żadnego znaczenia militarnego czy gospodarczego, a władze w Kijowie usilnie zabiegają, żeby ten Orban przyjechał. I co mówi Orban? Owszem, ale najpierw zmiana ustawy o mniejszościach. Odblokowanie i przestanie prześladowania mniejszości węgierskiej. Konkretnie postawił i nie wiem, co na to Ukraińcy zrobią, ale to jest pokazana sytuacja, że nawet w przypadku tak małego państwa można prowadzić politykę narodową. Trzecia runda, kończy kolega Śmiech. Otóż podsumowując naszą dyskusję, ja chciałbym wspomnieć postać niestety nieżyjącego już pana Kornela Morawieckiego, czyli ojca naszego premiera obecnego, który no niestety tak się staje czasami, tak się dzieje w historii, że śmierć zabiera kogoś, kto po prostu był bardzo cenny ze względu na pewnego rodzaju jednak woltę ideologiczno-polityczną, jaką był w stanie swoim wysiłkiem intelektualnym dokonać. I ja chciałbym państwu, aż trudno uwierzyć, że mówimy tutaj, wcześniej państwu podawałem przykłady wypowiedzi Mateusza Morawieckiego, a tu zakończę swoją wypowiedź przykładami z wypowiedzi Kornela Morawieckiego, który w październiku 2018 roku w bardzo ciekawym wywiadzie, gdzie jeszcze nie było mowy o nucach, o zdrajcach i tak dalej, mówił tak. To właśnie polski rząd, elity, media robią wszystko, żeby nastawiać Polaków przeciwko Rosji, przeciwko Rosjanom. Czy to jest droga, która prowadzi nas do jakiejś stabilizacji, do pokoju? Czy my chcemy wojny? Kiedy ja chcę przerwać ten zły, moim zdaniem, kierunek naszych wzajemnych relacji, to mówi się o mnie, że jestem prorosyjski. Jeśli tak, to dobrze. Chcę przyjaźni z narodem rosyjskim. Oczywiście, że tego chcę. Nie pochwalam polskiej polityki w stosunku do Rosji, tak samo jak martwi mnie rosyjska polityka w stosunku do Polski. To jest złowroga symetria. Ja chcę pozytywnej symetrii, takiej, która będzie nas zbliżać, a nie oddalać od siebie. Nie chodzi o to, abyśmy się w kolejnym momencie naszych dziejów jeszcze raz wzięli za łby. I odnośnie, proszę państwa, tej architektury bezpieczeństwa, bo to jest propozycja, jaką miał w tamtym czasie przed swoją śmiercią Kornel Morawiecki, a mianowicie pomysł połączenia Unii Europejskiej z Rosją, gdzie pytanie też jest bardzo, bardzo spokojnie postawione w stosunku do Morawieckiego, Kornela,
który odpowiada tak, jest to poważna propozycja cywilizacyjna. Trudno uwierzyć, że ów europejski kontynent, który tak wiele dał światu, naukę, edukację, wyjątkową sztukę, literaturę, dał relację między ludźmi opierającą się o chrześcijaństwo, sam wskazuje się na swego rodzaju marginalizację. Razem z Rosją, Ukrainą, być może też z Turcją, jej też nie wykluczam z tego grona, mielibyśmy o wiele potężniejszy obszar geograficznie, cywilizacyjnie. Wtedy to wielka Europa miałaby miliard ludności i mogłaby konkurować z wielkimi potęgami całego świata. No wiecie Państwo, myślę, że to jest dobre podsumowanie tej naszej dyskusji i jednocześnie żal, że człowiek o tak racjonalnym i rozsądnym pojęciu i podejściu do sytuacji na arenie międzynarodowej, o tak daleko idących propozycjach politycznych, no, odszedł przedwcześnie, a chciałbym zwrócić uwagę, że był traktowany dużo poważniej niż dzisiaj traktowani są. Wiadomo, że niepoważnie traktowany jest Janusz Korwin-Mikke, ale Grzegorz Braun no też pewne odium za nim idzie, niezależnie od tego, co my myślimy osobiście o Grzegorzu Braunie, jak i czy jest to słuszne. Ale faktem jest, że to odium swego rodzaju takiej donkiszoterii również spoczywa na plecach pana Grzegorza Brauna. Dlatego tu jest szczególny żal, że człowiek, który był traktowany jednak poważnie przez swoich interlokutorów, odszedł przedwcześnie, a miał tak poglądy rażąco odmienne od tego szaleństwa, które uprawia jego własny syn, jak również partia, do której należy, a której szef jest tego wszystkiego w cudzysłowie ojcem, o czym mówiliśmy wcześniej. Dziękuję bardzo. No tak, to była dobra puenta. Złośliwie można by powiedzieć, że odszedł we właściwym momencie dla tych obecnych sterników polityki, bo mogli go w tej chwili ubrać w to, co go ubrali. Radykała, antykomunistę i tak, którym był. Ale ten ostatni fragment jego życia postanowiono wykreślić zgodnie z tradycją wielowiekową różnych systemów. Także dzisiaj ten Kornel Morawiecki nie istnieje w mediach. Istnieje tylko tamten Solidarność Walcząca, tu przeciw komunie i tak dalej. Proszę panów, to żeśmy dzisiaj mieli jeden temat, ale ważny, a w tle był prezes, który dał głos. A dzisiaj, a teraz już przechodzimy do, no nie wiem czy Michałków, bo te tematy, które koledzy przygotowali, to nie są takie Michałkowe, no ale trudno. Taka runda już się nazywa i zacznie tradycyjnie kolega Przemysław Piasto. Dziękuję bardzo. Jako, że dzisiaj nie ma Mateusza, więc mamy trochę więcej czasu, pozwolę sobie na dwa krótkie Michałki i jedno ogłoszenie parafialne. Zaczynamy od krótkich Michałków. Michałek numer jeden. Odbył się w zeszłym tygodniu mecz pomiędzy Lechem Poznań a Śląskiem Wrocław. Powinien powiedzieć odwrotnie, bo to był mecz we Wrocławiu, czyli między tak gospodarzem Śląsk Wrocław. I na tym meczu kibice wywiesili transparent, który Państwo widzicie. Transparent w brzmieniu "To nie jest nasza wojna". Widzimy przekreślony symbol OUN UPA. Transparent został zaklasyfikowany przez polskie media jako jawnie prorosyjski. Nie będę komentował komentarzy polskich mediów, ale jedno co cieszy, to że duch w narodzie nie ginie, więc brawo kibice Śląska, świetnie pomyślane, świetnie wykonane i pozostaje się tylko cieszyć, że mieliście odwagę cywilną to zrobić, bo to wymagało jednak pewnej odwagi cywilnej. Zastawianie spraw w ten sposób w Polsce nagrody się nie dostaje, a mamy nawet ostatnio wysyp kuriozalnych spraw, gdzie prokuratura ściga internautów za to, że wyrażają swoją opinię sprzeczną z tym, co możecie Państwo usłyszeć chociażby w Telewizji Polskiej czy w TVN. Ale to tyle, jeśli chodzi o Michałek numer jeden. Michałek numer dwa zrobił mi prezes Telewizji Polskiej, który poinformował nas, wszystkich sponsorów tej telewizji, pan Mateusz, który zastąpił nam pana Jacka na tym stanowisku, widzicie go tu Państwo na zdjęciu, zrobi za nasze pieniądze z abonamentu oraz za nasze pieniądze z podatków, które telewizja dostaje w jakichś niebywałych, niemożebnych ilościach program Voice of Ukraine, który to będzie emitowany na potrzeby ukraińskich widzów przez ukraińską telewizję. Stać, kto bogatemu zabroni, jak się wydaje nie swoje pieniądze, to się je wydaje lekko, łatwo i przyjemnie, a zatem pan prezes Telewizji Polskiej również wydaje nasze pieniądze lekko, łatwo i przyjemnie. Szanowni Państwo, chciałbym, żeby tych bezczelnych typów ktoś kiedyś rozliczył zwyczajnie za niegospodarność, już nie mówię o jakichś politycznych historiach, ale zwyczajnie za niegospodarność, ale ja sobie zdaję sprawę, że w Polsce takie rzeczy się nie odbywają, więc pewnie pozostanie to w sferze mojego chciejstwa. Tak czy inaczej warto pomarzyć
chociaż nie jest to marzenie o charakterze sympatycznym. I na koniec krótkie ogłoszenie parafialne. Być może Państwo zauważyliście także na naszym kanale, wyszliśmy w teren, jest coraz więcej spotkań z nami. Jeśli chcecie zorganizować spotkanie z którymś z nas albo z którymś z naszych publicystów czy naszych korespondentów, kontaktujcie się z nami, wszystko jest jak najbardziej możliwe. Dobrze się do Was mówi tutaj przez telewizję Myśl Polska, jeszcze lepiej się pisze, ja preferuję pióro nad kamerę. Natomiast najcenniejszy jest kontakt bezpośredni, rzeczywiście daje to bardzo dobre owoce. Polecam wszystkich organizowanie spotkań z nami. Jeśli Państwo chcecie zaangażować się w życie klubu w Myśli Polskiej, to również proszę kontaktować się z nami, najlepiej przez facebookowy klub Myśli Polskiej. W tej chwili chcemy reanimować klub w Poznaniu, który odrobinę przygasł, więc jeśli ktoś z Poznania czy Wielkopolski ma ochotę sobie podziałać, zaktywizować się, zapraszam do kontaktu bezpośredniego, najlepiej właśnie przez Facebooka czy przez Messengera, bo to jest taka formuła, gdzie najłatwiej mi jest Państwa wychwycić i potem to spotkanie po prostu zorganizować. To tyle, jeśli chodzi o ogłoszenie parafialne. Dziękuję za cierpliwość, kolego. Dziękuję. To ja też ogłoszenie, zanim kolega Śmiech swój Michałek. W Krakowie startujemy 22 marca, to jest w środę. Będzie ogłoszenie na naszych stronach, gdzie, o której i tak dalej. Także geograficznie się rozwijamy. Ja tak, koledzy, sądzę, że kluby Gazety Polskiej powinny poczuć się już pomału zagrożone. Oczywiście oni mają dofinansowanie państwowe i tak dalej, ale co to jedyne, co nas łączy, to druga człon nazwy, bo my jesteśmy kluby Myśli Polskiej, a oni są kluby Gazety Polskiej. Przypomnę, sanacyjna istniała jeszcze przed wojną i coś w tym jest. Kolega chciał coś powiedzieć. Ale ja jeszcze ad vocem, kolego, myślę, że kluby Gazety Polskiej nie mają się czego lękać. My nie jesteśmy w stanie ich intelektualnie doścignąć, chyba że zaczniemy na co dzień używać dużej ilości środków psychoaktywnych. To wtedy być może, ale w innym wypadku nie ma szans. Także nie ma tutaj żadnej konkurencji. No, wie kolega, jak była ta sprawa ukraińska jeszcze wcześniej, to część klubów Gazety Polskiej się zbuntowała i przeszła jakby ideologicznie na naszą stronę, więc ja bym nie przekreślał, chociaż ci, co zostali, to chyba już jest hardcore, prawda? To prawda, ale w ogóle doły PiSu bardzo często są zdrowe. To są ludzie, którzy intuicyjnie czują Polskę, ale niekoniecznie potrafią to przełożyć na przemyślenie o Polsce. No i my właśnie pomagamy przemyśleć o Polsce, dlatego jesteśmy klubem Myśli Polskiej. Najpierw rozum, a potem serce. Dlatego nie przekreślajmy nie samych klubów, ale członków klubów Gazety Polskiej. A jeszcze tylko o tych kibicach, bo ja generalnie jestem przeciwny, żeby kibice wywieszali hasła polityczne na stadionach. Ale u nas jest tak, że jak wywieszą słuszne z punktu widzenia mainstreamu, to wszyscy przypominamy, jak takie antyputinowskie były, tam Putin prawie wisi na tym, to wszystkie media wspaniale, tu kibice Legii i tak dalej, ale jak się pokaże nie taki, jak oni oczekują, to skandal, prymitywy i tak dalej. No więc to ta podwójna moralność jest porażająca. Kolega Śmiech. No właśnie, ale to jeżeli chodzi o ten transparent z meczu Śląsk-Lech, no to nie nasza wojna. No jeżeli klub składa oświadczenie, czyli co, no daje do zrozumienia, że to jest jednak nasza wojna, tak? Bardzo dziwne. Natomiast tak, jedna krótka sprawa, bo wiecie Państwo, ja nie spodziewałem się, że kiedyś publicznie powiem, że zrobiło mi się żal niemieckich kobiet, no ale to takie są zaszłości endeckie, wiecie Państwo. Ale muszę to powiedzieć, dlatego że nie wiem, czy Państwo słyszeli, ale właśnie były wybory Miss Niemiec i osoba trans została Miss Niemiec. No co z tymi kobietami, proszę Państwa? No, biedne kobiety niemieckie nie mają już nawet swojej reprezentantki w postaci Miss Niemiec, ponieważ osoba trans została Miss Niemiec. No nie wiem, czy Miss, czy nie Miss, czy Mister, no albo Miss łamane przez Mister, no trudno powiedzieć. Frau czy Herz? Osoba. Her, no, trudno powiedzieć. Osoba. Jest to bardzo skomplikowana sprawa. W każdym razie no, wszystko idzie w tym kierunku, o którym mówimy tutaj już od dawna. Ale najważniejsza sprawa, proszę Państwa, otóż powiem Państwu tak, zacznę tak, że ukazała się po raz pierwszy po wojnie książka Jędrzeja Giertycha, świetna, z lat 30. za północnym kordonem. I w Gazecie Olsztyńskiej wicenaczelny tejże gazety, pan Igor Chrywna, napisał recenzję, która jest generalnie rzecz biorąc no, całkiem pozytywna. Natomiast w tejże recenzji jest taki akapit. Mamy nadal w Olsztynie taką na przykład ulicę Puszkina, która wciąż przypomina o latach
sowieckiej dominacji. No i widzicie Państwo, bardzo mnie to zainteresowało. No oczywiście wszystko, co rosyjskie, kojarzy się również z sowiecką dominacją, wszystko, co sowieckie, pewnie i z rosyjską, i z Iwanem Groźnym. No to już taki typ po prostu, ten typ tak ma. Natomiast zainteresowała mnie postać pana Hrywny, no i okazało się, że w latach już w 1980 współtworzył NZS w miejscowej wyższej szkole pedagogicznej, o ile pamiętam, w Olsztynie. Potem był kolporterem książek i czasopism podziemnych w czasie stanu wojennego, autor artykułów w podziemnych czasopismach. W latach 84-89 członek Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Olsztynie, zaś no, od jakiegoś czasu członek Związku Ukraińców w Polsce. No i cóż, ten pan, wszystko można, proszę Państwa, znaleźć w internecie. W roku 2017 przedstawił też wizję narodu ukraińskiego. Otóż jego zdaniem nowoczesny naród ukraiński i tak naprawdę dopiero się tworzy. No tutaj się zgadzamy, ale co dalej? Tworzy się w opozycji nie do Polski, jak się tworzył w XIX wieku, ale w opozycji do Rosji. To jest to, coś, co mnie najbardziej boli, że tego się w Polsce nie widzi. Żaden z tych pomników, które stoją na Ukrainie, nie jest stawiany przeciwko Polsce. Dla części Ukraińców, nie tych z Kijowa, dla nich UPA zaczyna się na swój sposób w 1945 roku, jest mitem, który służy do budowy nastawienia antyrosyjskiego. No i tak dalej, nie będę tutaj, wiecie Państwo, się wgłębiał, bo wgłębię się w innym miejscu, szerzej pisząc na ten temat. Natomiast cóż, no jedna uwaga do tego, taka refleksja, że jest to naprawdę bardzo smutne i trzeba współczuć Ukraińcom, że definiują swój naród, definiują samych siebie, swoją tożsamość narodową w opozycji. Albo do Polski, jak twierdzi pan Hrywna w XIX wieku, albo do Rosji, czy wcześniej ZSRR. No, jeżeli buduje się przez negację, wytwarza się wartość przez negację, no to na samym starcie i w samym założeniu coś jest nie tak, bo wspólnota, która ma wytworzyć wspólną właśnie tożsamość, no musi być wspólnotą wartości pozytywnych. No a w tym wypadku, jeżeli oni to robią i sami o tym mówią, bo niewątpliwie pan Igor Hrywna jest przedstawicielem narodu ukraińskiego w Polsce, no to jest to bardzo przykre i tak zwyczajnie po ludzku jest mi przykro. Natomiast proszę Państwa, na zakończenie powiem tak, że jeżeli chodzi o tego Puszkina nieszczęsnego i ulice, jest w Polsce 35 ulic w różnych miastach, 35 no w miastach, prawda, bo ulice tego typu no głównie są w miastach, 35 polskich miastach są ulice Puszkina i już, proszę Państwa, prześledziłem, że nie tylko pomysł pana Hrywny, który tutaj no, sugeruje, że czas to zmienić w Olsztynie, ale okazuje się, że, proszę Państwa, w Goleniowie, w Biłgoraju, w mniejszych miastach, ale również w Gorzowie Wielkopolskim są propozycje i w Łodzi też, w Łodzi, o której tyle mówimy tutaj, w Łodzi również pojawiła się dyskusja o tym, czy może być nadal ulica Puszkina. Także Puszkin, no okazuje się, że jak to wyraził pan Hrywna i co powtarzają wszyscy w każdym z tych miejsc, które państwu wymieniłem, no był Polakożercą i zdecydowanie no, chciał zniszczenia polskości, powstania listopadowego, stłumienia i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście stłumienia powstania listopadowego chciał, natomiast my jako realiści, przeciwnicy polskiego irracjonalizmu, insurekcjonizmu, oczywiście w tamtym czasie chcielibyśmy, żeby to powstanie w ogóle nie wybuchło i nie zniszczyło pewnego rodzaju formy państwa polskiego, jaką było Królestwo Polskie po 1815 roku istniejące, a zniszczone tym powstaniem. No ale cóż, to są już zbyt trudne rzeczy. W tej chwili propaganda zarówno pana Hrywny, jak i polskich pomysłodawców zmian ulicy Puszkina idzie dokładnie w tym samym kierunku. A chyba to, co pan Hrywna w 17 roku mówił na temat tej bandery, UPA i upamiętnień, to dzisiaj, tak jak już wcześniej wspominaliśmy, jest tego rodzaju argumentacja powoli, powoli wtłaczana w umysły Polaków, nie mówiąc już, że przyjmowana przez większość naszych tak zwanych liderów i elit politycznych.
Dziękuję Państwu bardzo. Puszkin jak Puszkin, kolego, ale ja odkryłem, że w większości polskich miast jest ulica Dworcowa. Nie wiemy, kim był radziecki komunista Dworcow, ale prawdopodobnie jest to jakaś fatalna postać, także nasza ojczyzna antykomunistyczna powinna zdekomunizować ulicę. Także dość, w Poznaniu też jest Dworcowa. Proponuję zmienić ją na bohaterów Ukrainy. Dworcow, znany funkcjonariusz NKWD prawdopodobnie. Nie no, w przypadku Puszkina to jest skandal oczywiście, bo to jest część światowego dziedzictwa kultury. No i moim zdaniem wszędzie to są podszepty właśnie ukraińskie. No może nie wszędzie, bo wariatów w Polsce też nie brakuje. Ale chyba na razie nie ma odzewu na te apele, ale wszystko przed nami. A ja, proszę panów, jeszcze nawiążę do tego wywiadu z prezesem, bo zapomniałem, kolego Przemysławie Piaście, że w Super Expressie ukazało się takie omówienie tego wywiadu i na końcu jest sondaż, oczywiście na portalu. Czy podzielasz stanowisko prezesa? No i co, koledzy, jak koledzy sądzą? Jakie były wyniki? Ja może tą grafikę prześlę, żeby ludzie spojrzeli. Proszę zobaczyć. Zgadzasz się ze słowami Jarosława Kaczyńskiego? Wyniki głosowania. Tak, 25%, nie, 72%, trudno powiedzieć 3%. I teraz jest pytanie, czy ci ludzie wgryzali się w treść, czy po prostu wyrazili tylko swoją niechęć do prezesa, jak koledzy sądzą. Nawet jeśli zrobili to intuicyjnie, to zrobili to w prawidłowy sposób. Także brawo Polacy, jesteśmy jednak mądrzejsi niż sami mogliśmy się o to podejrzewać. Także zdecydowany plus. Dla czytelników, ale mogło to znaczy, być... Nie no, z pewnością zrobili to ze względu na czarny PR, który jest wokół Kaczyńskiego. Natomiast no cóż, ważne są efekty, ważne są wyniki w tym wypadku i chociaż wiecie koledzy, nie wiem, czy tam nastąpiła zmiana, to jest nadal gazeta niemiecka i to by wyjaśniało, wie kolega, bardzo wiele. Ja już wyjaśniłem, że to nie są gazety niemieckie, tylko amerykańskie, ale dalej to pokutuje. Wysłałem do profesora Pazia taką informację i on przyjął to i w następnym wpisie tak, zamiast Der Onet napisał. Amerykański Onet pisze. A więc wiecie, trzeba ludzi uświadamiać. Na koniec jeszcze powiem, bo kiedyś tutaj mówiliśmy o Waldemarze Krzystku i reżyserze, który nakręcił dobry serial Dom pod dwoma orłami. Otóż informuję uprzejmie, że prezes telewizji, o którym kolega Przemysław Piasta mówił, że będzie tam coś organizował ukraińskiego, podjął decyzję, no bo chyba on podjął, że w ostatnim tygodniu przerwano emisję serialu, ponieważ była zbieżna z rocznicą wybuchu wojny. I ten odcinek nie poszedł, to nie znaczy, że nie będzie kontynuowany, no ale na wszelki wypadek jeden tydzień był wyłączony. O tym mnie poinformowali ci, którzy śledzą to. Także widzicie panowie cały czas. Ale to przypomina, wiecie koledzy i wiecie państwo, no jest to pewne spięcie, taka paralela z czasami sprzed lat 30 i dzisiejszymi czasami, ponieważ ja pamiętam, jak zablokowano emisję Ogniomistrza Kalenia na początku lat 90. Nie pamiętam, który to był rząd, czy to był Mazowieckiego, czy Słupskiej. Już w tej chwili nie pamiętam tego, ale to samo myślenie za tym stało. Blokowanie nigdy się nie powiodło. Przypomnę, że Bronisław Wilczstein był przez jakiś czas prezesem telewizji. Prezes go szybko wykopsał, bo był nieznośny. To znaczy nie słuchał niektórych jego poleceń. Otóż on zablokował emisję Czterech Pancernych i Pies i Stawki Większej niż Życie, którą często tu cytujemy. I wiecie, jaki był efekt? Polsat natychmiast wykupił i TVN i zaczęli trzaskać olbrzymie, mieli dochody z tego i następca Wilcztajna natychmiast przywrócił Klosa i Czterech Pancernych. Także tym optymistycznym akcentem okazuje się, że z niektórymi nie należy walczyć, szczególnie z J23. Dobranoc Państwu, raczej do widzenia. Widzimy się za tydzień. Gościliśmy dzisiaj Adama Śmiecha w Pabianicach. Dziękuję Państwu, dziękuję kolegom. I kolegę Przemysława Piastę z Poznania. Ja także dziękuję Państwu i kolegom za dyskusję. Gdzie jest kolega Piskorski? Ustalimy i poinformujemy Państwa w następnym programie. Do zobaczenia.